Cześć, witam was bardzo serdecznie w tych zajebistych rytmach. Ja jestem Profi, gramy dalej w Wiedźmina. Ostatnio w odcinku dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, które, powiem wam szczerze, nie sądziłem, że tak ta gra może być. Te wcześniejsze decyzje mogą mieć taki wpływ na tą grę. Nie zadzieraj z nami! Spoko, ziomek. Raz. Witaj. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nie tęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Kurczę, jest 17, jest ciemno, bo zaraz będzie znowu padać. Cały dzień dzisiaj u mnie pada, nie? W starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag, od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. Kim był ten Ostrid? To on rzucił klątwę. Kochał się potajemnie w królewskiej siostrze. Ludzie to skurwysyny. Dokładnie. Żeby z zazdrości skrzywdzić kogoś kochanego. I to jeszcze w taki sposób. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypialnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. Tak, wiem. Geralt? Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał na wściekłego. Myślisz, że chodziło mu o mnie? Nie wiem, ale na twoim miejscu uważałbym na słowa. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii, nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Bywaj. Bywaj. Tak przyszłaś, bo chciałaś pogadać? Nie, myślałem. Okej, z kim tu jeszcze strażnik? Z tym kimś nie gadałem, znaczy z tą... Na czaplę, Wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś Wiedźmin. Tańczył z nadworną czarodziejką w czasie święta. To nie mogłem być ja, pani. Kiepski ze mnie tancerz. Czy wszyscy Wiedźmini mają białe włosy? Nie, pani, tylko ja. Może coś jeszcze Ciri, nie kłam. Choć nie wydaje mi się. To grał w trójkę, już wie. Miałabym do ciebie pewną sprawę. W czym mogę ci pomóc? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mon Dieu, moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. Podpadli królowi? No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Dobra, mów szybciej. Rozumiem. A, c'est parfait! Francuska. Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. Pozostaje kwestia mojej Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zaniesie się potem do mego narzeczonego. Bywaj. No dobra. Kolejna jakaś misja. Hrabia. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało, choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta.
Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Przypomnij mi. Foltest za młodu dawał ostro do pieca. Mówiąc krótko, nadmuchał brzuch własnej siostrze. Dziecko zmarło. Rosło w trumnie przez 7 lat, wychodziło tylko, żeby coś przekąsić. Potem zjawiłeś się ty. Odczarowałeś królewnę, ale jak widać, nie do końca. Ponowne zjawienie się strzygi może stanowić, że narodzie królewskim ciąży klątwa. Lud jest wrażliwy, jeśli chodzi o takie sprawy. Nic więc dziwnego, że król chce, abyś pozbył się strzygi. Myślałem, że chodzi o zdjęcie klątwy. Chodzi o to, żeby strzyga nikogo nie kłuła w oczy, że się tak wyrażę. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. Plotka nie głosi jak wysoką? 5000 orenów. Okrągła sumka. Nie wiesz przypadkiem, kto rozpowiada plotki? Nie. Jeśli jednak definitywnie rozwiążesz problem strzygi, król bez wątpienia zechce wysłuchać swojego wybawcy. O kurde. Co masz na myśli? Na królewskim biurku leży świeżutki dekret o kasacji zakonu. Jeszcze nie podpisany. Gdybyś poprosił króla o przemyślenie tej pochopnej decyzji, twój przyjaciel Siegfried byłby bardzo wdzięczny. Kurde, znowu kolejna decyzja do podjęcia. Nie boisz się królewskiego gniewu, Devet? Skąd ci to przyszło do głowy, widz? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopię tego nieudacznika Velerada. Bywaj. Dobra, ludziska. Kolejny. O, to? Tak. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Udam się tam niezwłocznie. No okej. Czy mamy iść na górę do komnaty? Tam jest, są drzwi, okej. Jeżeli wam się film spodobał oczywiście, no to dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to zachęcam was do zrobienia tego. Zajrzenia na YouTube'a, Face'a, wszystkie linki są oczywiście w opisie. A gdybym cię tak teraz zabił? Wiedźminie, wasza wysokość? Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa. Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. O kurde, no kolejna decyzja. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała. Głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. Velerad powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. No i tu może być właśnie problem. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Chcę jedynie wiedzieć, dlaczego wciągnąłeś Shani w ostatnie wydarzenia. Jaką rolę odgrywa medyczka w całym tym zamieszaniu?
fuck? Z Shani łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko. I nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Addę. Nie dopuszczono jednak do Orzenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej, jako sterylny mutant, nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Tak zrobię. Żegnam, królu. Czyli jest szansa, że uda nam się zrobić te poprzednie jeszcze misje. Szambela. No kurde. Ale tu jest cały czas Triss. Dobra, popatrzmy na misje. Tu są główne, tu są poboczne. To na pewno pomysł. Wiem, że te drzwi. Aha. Służą do wyjścia z tym. Może Velera? No fuck! To się da wyjść? To było genialne miejsce, znaczy to przejście. Ej, kurde, stąd jest możliwość wyjścia w ogóle? Nie, lepiej nie. Tam są jeszcze, a tu te drzwi, kurde. Tak. Czekajcie, pruknijmy w zadania. Jeśli będę chciał wrócić do starej ziemi, mogę pogadać z Shambelanem. A, dobra, okej. Okay. Wszystko rozumiem. To bez różnicy, po prostu przez nim pogadać. Chciałbym Jesteście gotowi, panie? Tak. No okej. Okay. Czyli po prostu tutaj do niego idziemy, gadamy i on nas wypuszcza. Zapisywanko, stara Wyzima. To chyba ta nowa lokacja, nie? Jeśli się nie mylę, bo... Cutscenka. Cholercia. Cholercia. Mapka. Stara Wyzima. A, okej, okay, czyli brama na groble. Kuźnia. Chciałbym zajrzeć do tej kuźni. O! Witaj ponownie, Wiedźminie. Wiedziałam, że prędzej czy później znowu się spotkamy. Tak myślałem. Witaj, Ryla. Udało ci się odzyskać oddział? Tak. W nagrodę za tę elfią z Dzirę. Mówiłam ci, że ją dopadnę. Toruwiel. Dokładnie. Suka jej wina. Oddałam ją chłopcom z oddziału, a potem zawisła. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś... Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Stać z boku, czy walczyć z nieludźmi. Wybrałem walkę. Koniec z neutralnością. No właśnie, tutaj. Potyczka w wiosce była pierwszym z serii zwycięstw zakonu. Koniec powstania jest blisko. Oby cena nie okazała się zbyt wysoka. To był właśnie błąd, to co zrobiłem. Powinienem razem z nimi walczyć. Mi się wydaje, nie wiem, w sumie kurczę. Nie wiem, naprawdę. Powinienem właśnie... Iwin wpadł w szał. W szeregach elfów zapanował totalny... Widzę, atakują bez ładu i składu. Spróbuj dotrzymać mi kroku. Idziemy do ratusza w centrum Starej Wyzimy. Zabiłam już 20 wiewiórek. Stoi. Mogę wiedzieć, jaki cel przyświeca tej wyprawie? Podobno jest tam Siegfried, ma dla mnie ważne rozkazy. Nienawidzę was,
Masakra. Dobra, gdzie jest ta kuźnia? Kuźnia mnie interesuje. Nie w tę stronę. Trzeba wracać do obrabiania trupów. Tu nic nie znajdę. No bo źle poszedłem. Kurde, łe. Brawo. Nie ma przejścia. Tam gdzieś jest to później. Dobra, wchodzimy. Może mi ulepszy chociaż miecz. Schody na górę. Tutaj pewnie nikogo już nie ma. Witam. Skoro przysłała cię biała Ryla, niech wieczny ogień prowadzi jej ramię, jesteśmy przyjacielem. Przekuj mi miecz, o kar. Ej, centralnie nie mogę przykuwać miecza. No co to ma być? Czemu nie mogę przekuć? Nie wiem, czemu nie mogę ulepszyć. No dobra. Ziomek, chyba mam jednak do pogadania jeszcze coś. Znasz opowieść o pancerzu Kruka? Oczywiście. Każdy płatnerz... Potrzebny mi taki pancerz. Dasz radę go zrobić? Nie tak szybko. Wiesz, że do zrobienia tej zbroi wykorzystano plugawą magię? Poza tym ocalały tylko 3 fragmenty. Naramiennik, karwasz i rękawica. To nie będzie proste. Ale jeśli dostarczysz mi komponenty... Czego będziesz po... pierwsze ocalałych kawałków pancerza Kruka oraz zbroi grafa Kobusa Reutera. Zrobiono ją wzorując się na pancerzu Kruka. Graf poległ w bitwie pod Brenną. Pochowano go na cmentarzu na bagnach. Przyniosę zbroję Kobusa Reutera. Co jeszcze? Tu jest problem. Elfie pieśni zamierzam zastąpić modlitwami do Wiecznego Ognia. Niestety musisz mi przynieść zarówno zapiski elfiego mistrza, jak też litanie świętego płomienia, wygłoszoną przez świętego Grzegorza, gdy heretycy zaatakowali go w świątyni. Elfów chowano niegdyś na cmentarzu. Na pewno spoczywa tam jakiś mistrz pieśni. Ale gdzie znajdę tekst litanii? To trudniejsze zadanie. Jego kości spoczywają w dawnej siedzibie Najświętszej Inkwizycji, dawno już zapomnianej i zamkniętej. Opowiem ci legendę o świętym Grzegorzu. Może wymyślisz, jak otworzyć wrota? Słucham. Święty Grzegorz był inkwizytorem. Zabili go heretycy, chcący pomścić swych bliźnich, których grzeszne ciała święty wypalił wiecznym ogniem. Przyszli do świątyni, gdzie czekał na nich Grzegorz, zbrojny w słowo wiary i topór zwany Tnij Mięsem. Mówiono, że dwakroć tłum atakował świętego niczym wicher srogi, ale ten się nie ugiął. Wówczas święty, litanie wyśpiewując, wieczny ogień przyzwał. I spłonęli na popiół heretycy podli, a Grzegorz drzwi do świątyni zamknął, gdzie chwilę potem od ran skonał.
Mówią, że w tej legendzie ukryty jest klucz do otwarcia świątyni. Ja bym pokombinował coś z żywiołami. Spróbuję. No okej. Nowe zadanie. Schody na dół. Nie ma tu żadnego kowala. Ja pierdolę. Przed chwilą nie było słońca, miało padać. Ile padało, są słońce zeszło, nie? Mamy tu kolejne zadanie, ale to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, jeżeli film wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał. Narka.